Popularny poeta, bard Lwowa Henryk Zbyszkowski pisał: Wskrzeszona piórem wielkiego pisarza, dotychczas żyje w każdej duszy polskiej. Cudowna wizja obrony z baraża, starego zamku Zimicy Podolskiej. Do dzisiaj każdy z Polaków pamięta, jak to walczyli jaremy rycerze. Husarz Skrzetuski, olbrzym pod Bipięta, Wołodyjowski żołnierz nad żołnierze. I jak ten zamek płonął w mrokach nocy, niby pochodnia wierności i mocy. Ten mit towarzyszący nam od dzieciństwa powoduje, że Zbaraż był i jest ciągle na trasach licznych wycieczek, które podążają na Kresy, na Wołyń i Podole. Podróżnicy i turyści chcą na własne oczy zobaczyć miejsce, gdzie z oblężonej fortecy przez mokradła i szwary przedzierał się legendarny Skrzetuski, gdzie Longinus pod Bipięta jednym zamachem miecza odciął głowy trzem tatarskim napastnikom i gdzie w końcu, przeszyty strzałami i podziurawiony jak reszoto, dokonał swojego żywota. Miasto i twierdza Zbaraż leży nad rzeką Gniezną, dopływem Seretu. Dziś liczy 15 tysięcy mieszkańców. Na starych rycinach widać, że otaczały go fortyfikacje bastionowe, a od południa broniły go nieprzebrane bagna i grzęzawiska. W granicach państwa polskiego znalazł się w XV wieku i od 1434 roku był siedzibą bogatego rodu kniaziów zbaraskich. Miasto, nękane częstymi najazdami i pożogami, w roku 1474 przeżyło jedną z największych tragedii, kiedy to kniaź Wasyl Nieświcki, nie mogąc obronić się przed Tatarami, spłonął w zamku z całą załogą. Jego żonę i dzieci zabrano w Jaser. Zamek odbudowano, ale w 1589 roku został znów, mimo zażartej obrony, doszczętnie zniszczony przez ordy tatarskie. Dowodzący obroną książę Jan Zbaraski uszedł z życiem w ostatniej chwili, osłaniany przez wiernych dworzan. Kolejny właściciel Zbaraża, Krzysztof Zbaraski, marzył o wzniesieniu zamku, który byłby wreszcie nie do zdobycia. W czasie pobytu w Wenecji w 1612 roku zamówił tam u świetnego architekta Vincenza Scamacciego projekt twierdzy. Budowę rozpoczęto około roku 1620. Po 7 latach zmarł pomysłodawca i wówczas pracę przejął jego brat Jerzy Zbaraski. Wzniesiono wówczas rezydencję obronną z wczesnobarokowym pałacem i bastionowymi fortyfikacjami. Otaczające obiekt potężne wały ziemne miały wysokość 12, a szerokość 23 metrów. Całość zamykała fosa 40-metrowej szerokości. Zamek wewnątrz prezentował się skromnie i nie wyróżniał się urodą, ale dawał bezpieczeństwo obrońcom. I właśnie ten zamek wszedł do mitologii narodowej. Stanowił centrum bohaterskiej obrony polskiego oręża pod dowództwem księcia Jeremiego Wiśniewieckiego w dniach od 10 lipca do 22 sierpnia 1649 roku. Zbaraż był w roku 1649 roku oblężony przez wojska kozackie pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego oraz jego sprzymierzeńców Tatarów pod wodzą Hana Krymskiego. W literaturze polskiej są wielkie rozbieżności na temat liczebności armii kozacko-tatarskiej. Od 150 do 400 tysięcy atakujących. W twierdzy miało się bronić od 15 do 40 tysięcy Polaków. Ataki były mordercze. Świetnie zobrazował to Jerzy Hoffman w swojej filmowej wersji Ogniem i Mieczem. Historycy tego oblężenia mówią o około 20 szturmach i około 75 mniejszych wypadach. Oblężenie Zbaraża trwało prawie 2 miesiące. Zakończyło się 25 sierpnia 1649 roku, chwili, gdy polska załoga, nękana przez głód i choroby, była u kresu wytrzymałości. Thank you.
Po II wojnie światowej Polska straciła Zbaraż. Twierdze i zamek popadły w zapomnienie i ruiny. W 1996 roku rozpoczęto prace restauracyjne. Wówczas to władze niepodległej Ukrainy uznały, że Zbaraż powinien być również ich symbolem. Chmielnicki bowiem, buntując się przeciwko państwu polskiemu, rozpoczął pod Zbarażem walkę o stworzenie państwa ukraińskiego. Zamek w Zbarażu trzeba więc odbudować i stworzyć tam Muzeum Kolebki Państwa Ukraińskiego. Na remont przyznano potężne fundusze. Przy pomocy ciężkiego sprzętu zaczęto pogłębiać fosy i odtwarzać poszczególne fragmenty fortyfikacji. Obecnie już w części odbudowanej umieszczono Muzeum Regionalne ze stałą ekspozycją archeologiczną oraz ze zbiorami współczesnego malarstwa i rzeźby, które mają mitologizować przeszłość Zbaraża od strony czynu zbrojnego kozaków i ich przywódcy Bohdana Chmielnickiego. W muzeum tym znajduje się dziś wiele obrazów przedstawiających sceny z walk o Zbaraż, portrety przywódców kozackich i polskich właścicieli zamku, rozbudowane makiety i plansze ukazujące rozmiary tej fortyfikacji. Tutaj odbywają się koncerty muzyczne, różnego rodzaju imprezy typu światło-dźwięk oraz projekcje filmów historycznych, w tym fragmenty filmu Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana, przedstawiające szturm kozacki na twierdzę. Z każdym rokiem twierdza w Zbarażu jest rozbudowywana w ramach Ukraińskiego Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektonicznego. Zaczął się dobry czas dla tej twierdzy. Wiąże się to ze stworzeniem mitu o początkach państwa ukraińskiego.